mogę zagrać Sycyla. Zagram sobie takiego spokojnego Sycyla i goniec C4 już jest pewnego rodzaju błędem, bo ja mogę zagrać w E6 i w następnym ruchu zagrać D5, przez co ten goniec będzie musiał się gdzieś ruszyć. I gościu musiał zagrać jeden ruch gońcem i teraz zagra drugi ruch gońcem gdzieś. I być może trzeci ruch gońcem, prawda? Nie zagrał trzeciego ruchu gońcem, więc ja też mogę sobie wyprowadzić kolejną figurę i jest spoko. Gościu dał szacha. Pamiętajcie, że zawsze można się zasłonić hetmanem, ale możecie się też zasłonić gońcem. I teraz popatrzcie, ja mam trzy figury wyprowadzone, on też ma trzy figury wyprowadzone. Ja do tego mam opanowane centrum, więc ja stoję prawdopodobnie trochę lepiej. I tutaj mogę forsownie zdobyć figurę w taki sposób, że ten goniec jest niebroniony. Znaczy jest broniony, ale jest też atakowany, więc ja to mogę zbić. Oponent to zbije, ale odsłonił sobie króla, dlatego zawsze, jak jesteście na niższym poziomie, poniżej 1000, to zawsze dbajcie o to, żeby w miarę szybko roszować. Teraz ja mu to zbiję, a jeżeli się zasłoni, to tutaj nadal będzie związanie i ja mogę zagrać E5, znaczy D4, sorry. Ten skoczek tutaj zostanie stracony. Prawdopodobnie liczył na to, że ja zbiję pionkiem, ale ja mogę zbić hetmanem i to by mu nic nie dało, a oddał jeszcze dodatkowo pionka. Więc to było po prostu z jego perspektywy słabe. No i teraz przeciwnik pewnie będzie długo myślał i albo zrobi roszadę, albo zagra jakieś koniec D2. No wieża B1 też jest słabym ruchem według mnie, bo ja to mogę zbić z szachem i po koniec D2 mój hetman może odejść, może nawet zbić tego pionka. I chyba po prostu pokuszę się na tego pionka, skuszę się. I jak przeciwnik mi zbije, to zawsze trzeba uważać, czy coś jest atakowane. W tym przypadku atakowany jest mój goniec i to dwukrotnie, czyli jakbym zagrał jakiś losowy ruch, no to zostanę mata. Ale mogę zagrać skoczek D7, przesłaniam tę linię, zaraz mogę zrobić roszadę, być może. Ja chciałbym bardzo zrobić roszadę, bo problem jest taki, że nie bardzo mogę, z tego względu, że jak zrobię roszadę, to stracę tego gońca, a raczej nie chcemy tracić figur. Więc ja muszę to jak w jakiś sposób ogarnąć, żeby nie stracić. Jedną opcją, jaką mogę zrobić, jest długa roszada. Bo wtedy jak on mi zbije, to ja biję mu wieżę. Tylko że to mój król tutaj będzie nie do końca bezpieczny. Może zagram po prostu wieża B8. Za darmo pionek, dokładnie, tak jak mówicie. Tylko że nie do końca jest sens, żebym ja tego pionka bił, gdzie grożą mi jakieś złe rzeczy. Pamiętajcie, że jak ja tutaj w tej sytuacji mam już figurę więcej, to raczej chcę dążyć do takiej stabilizacji. Czyli chcę, aby moje figury stały sobie w miarę bezpiecznie. Ej, on mi zbił pionka. To, co ja tym osiągnąłem, to mam przynajmniej wieżę na bardziej aktywnej pozycji. No ale to za cenę pionka. Dobra, i tutaj myślę, szczerze mówiąc, nad takim ruchem jak król F8, po to, żeby się po prostu rozwiązać. Boję się? Nie, widzowie, ja się niczego nie boję. Jeżeli wasz oponent atakuje, ja wiem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest takie przyjemne granie, gdzie po prostu za każdym razem musicie uważać na to, czy nie dostaniecie jakiegoś mata, ale no musicie się po prostu przygotować na to, że przez parę ruchów musicie zagrać bardzo dokładnie i potem już będzie spoko. Na przykład tutaj oponent zagrał tak, no to ja to mogę zbić. Jak przeciwnik to zbije hetmanem, dalej mi grożą maty, więc po prostu zagram sobie w ten sposób. Tu powierza E1, mam taki wariant, że mogę to zbić i jak on mi zbije, to ja mogę zbić, poświęcić hetmana za dwie wieże. Także to będzie ok. No dobra, przeciwnik gra naprawdę bardzo dobrze. Więc zagram H6, po to, że jak on mi zbije, to ja mogę bić to gońcem i atakować mu hetmana. Mogę też zbić nawet pionkiem, jeżeli będę chciał. I otworzyć sobie linię. I tak dalej. Mam figurę więcej, więc czysto teoretycznie przynajmniej powinienem chcieć dążyć do tego, żeby moje figury, żeby redukcja figur była, nie? Dobra, zagram tak. Jak on zagra gdzieś tu, to ja zawsze mogę sobie wrócić. Mogę też odejść tu. Dobra, chyba tak zagram. Zagram tu i po hetman D7 ja mam wieża E7. I po prostu, wiecie, cały czas w tej partii ja po prostu odpowiadałem na groźby przeciwnika. Zdobyłem sobie pionka i odpowiadałem na to, czym przeciwnik mi grozi. On za darmo tutaj jest, dokładnie. I będę chciał go zbić w przyszłości. Z tego względu, że jak tego pionka zbije, to ten pionek będzie bardzo silny już mój, nie? Skoro mam taką możliwość, to po prostu robię łubudu. Myślę, że nic mi nie grozi. Jak przeciwnik mi zbije, to jestem z tym o tyle okej, że ten pionek mój będzie dużo bardziej silny niż ten, którego on zbije sobie, nie? Ten ruch jest po prostu słaby, bo ja mogę zagrać w ten sposób. Robię mu podwójne uderzenie. I nawet po takim ruchu ja jestem okej z tym biciem. On mi zbije wieżę, ale ja się chowam. A, nie zbił. No to tym bardziej jestem ok. I puszuję moje pionki, ponieważ one są bardzo silne. Dopuszuję tu. Teraz mogę Oh No My Queen zrobić. O. No i jest spoko. Bijemy tu.
Jedyna jeszcze rzecz, którą chciałbym w tej partii zrobić, to wprowadzenie ostatniej figury do gry, ale na razie dam. Teraz wprowadzę sobie króla. Teraz moje dwie wieże są połączone, więc chcę wymusić wymianę w jakiś tam sposób. Przyjmik pan tu. Wprowadzam wieżę. Po to zagrałem tutaj. Oj, przyjmik się pomylił na końcu, bo miał bardzo mało czasu. Po to zagrałem tą wieżą, żeby móc drugą wieżę wprowadzić do gry na E8. Ale naprawdę przeciwnik bardzo, bardzo dobrze grał. E4, E5. Pokazywałem już wam partię włoską. Zagram skoczek C3 w takim razie i zagram F4. To jest Vienna Gambit, gambit wiedeński. On jest dość agresywny. Nie polecam wam go grać, jeżeli go za dobrze nie znacie. Teraz musimy zagrać skoczek F3, bo jakbyśmy zagrali od razu D4, to dostajemy szacha i jest lipa. I goniec C5 jest ruchem błędnym. Z tego względu, że gramy F4, znaczy D4 i przeciwnik po prostu traci kolejny ruch na to. I teraz sobie wyprowadzam tu. I łubu dubu. I to, co uzyskaliśmy, to jest super silne centrum. Mamy otwartą linię F, więc w przyszłości, jak zrobimy roszadę, to będziemy atakować tą wieżą od razu. I dlatego też chcę wyprowadzić gońca w ten sposób, że jak gościu coś zagra, ja zrobię roszadę i już będę mu atakował punkt F7. Więc robimy roszadę, nie boimy się. I po skoczek F6 możliwe, że już przejdę do ataku grając E5. Myślę, czy to jest dobre, bo jak zagram E5, on zbije. I nie chciałbym bić tak, bo stracę hetmana, to znaczy wymienię hetmana, więc to będzie problematyczne. Drugą rzeczą, o której myślę, jest po prostu zagranie wieża B1. Jeżeli on mi zbije, to ja będę mógł go związać i nawet jak go obroni, no to powinienem być spoko. I trzecią rzeczą, o której ja myślę, to jest zagranie goniec G5. I muszę wybrać pomiędzy tymi trzema rzeczami. Dobra, zagram na razie wieża B1. Atakuje mu pionka. Bardzo często w takich sytuacjach ludzie grają B6, co jest błędem. Z tego względu, że zawsze jak ruszajcie B6, to te dwa pola są słabe i ja będę mógł zaatakować tego skoczka, który będzie związany. Skoczek A5, dobry ruch. No i ja tu po prostu chcę sobie wrócić. Tak, mogłem też zagrać pion H3. To też by był ruch, który tak przez chwileczkę sobie rozpatrywałem. Zagram go po prostu teraz. Zmusimy przeciwnika do podjęcia jakiejś decyzji, czy będzie chciał się wycofać, czy będzie chciał bić. Wydaje mi się, że kolejną rzeczą, o której wam już mówiłem podczas streamka, jest właśnie ten ruch hetman E1. Gdy nie macie pionka na F2 lub gdy gracie czarnymi i nie macie pionka na F7, to chcecie zagrać hetman E1, żeby móc wejść tym hetmanem gdzieś tu. W tej sytuacji ja też mogę zagrać w ogóle D4 i atakować tego skoczka, może przeciwnik tego nie zauważyć. Ok, i ruch D5 jest niestety, ale błędem dla przeciwnika, bo ja mogę zapchać i ten skoczek musi gdzieś uciekać i ja będę otworzyłem sobie gońca. Najlepszym ruchem dla przeciwnika, według mnie przynajmniej, jest zagranie skoczek E4 i poświęcenie pionka, ale wiąże się to z poświęceniem pionka w zasadzie za skoczek D7. I mam kilka opcji, mogę zagrać skoczek G5, mogę zagrać goniec G5. Mogę zagrać hetman G3, żeby atakować i chyba wybiorę hetman G3. Po to zagraliśmy tym hetmanem tutaj, żeby ten hetman mógł wejść gdzieś do przodu i atakować przeciwnika. Pamiętajcie, że aby atakować, to chcecie mieć do ataku trochę więcej figur niż na przykład jedną. Tutaj mogę zbić. Jak on zbije, co prawdopodobnie uczyni, to te pionki mogą być trochę problematyczne dla niego. A jak zbił tak, no to teraz zobaczcie, że ja tu mam dwa pionki, on ma trzy pionki, ale dzięki temu, że jego pionki są zdublowane, no to nie ma żadnej różnicy między tymi dwoma a tymi trzema. Więc ja tak jakby gram z pionkiem więcej tym. Mogę zapuszować, ale... mogę zapuszować w sumie. I zobaczcie, że tutaj mam baterię, która się otworzyła. I jak on odejdzie, ja mogę tutaj zbić. Atakuję mu hetmana, jak odejdzie hetmana, to straci skoczka. A zbije, mamy figurę więcej, więc fajnie. Prawdopodobnie zbije to. Nie zbił, zagrał w ten sposób, więc ja wracam sobie gońcem. I tutaj chciałbym tego pionka jakoś obronić. I myślę, czy jest jak. Mogę zagrać skoczek G5, ale po H6 będzie troszeczkę słabo chyba. Mogę też zagrać po prostu E7. I już ten pionek będzie wywierać dużą presję, więc zagramy E7. Jak zagra A5, to ja po prostu się wycofam i nic się nie dzieje. Czy czasu wystarczy? Widzowie, czasu zawsze starcza. Jak przeciwnik zbije, to ja mogę zagrać wieża B3. Przeciwnik zagra tu, zagrał tu. Więc ja gram sobie hetmanem do przodu i mój hetman jest tutaj bardzo aktywny. To, co będę chcieć zrobić w przyszłości, to zagrać jakieś skoczkiem odejść gdzieś, po to, żeby móc zagrać wieżą na F8 i wykorzystać tego pionka. Po tym ruchu możliwe, że mogę od razu tak zagrać. I jak on zbije, to ja gram tu, on zbije, ja dorabiam hetmana, on musi bić,
Ja biję, on bije, ja gram Hetman E6, on gra król H8, ja gram wtedy skoczek F7. I na końcu dostaję tego mata skoczkiem, także spoko. To będzie tak, 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 tak i tak. Prawdopodobnie to wystarczy. Zobaczymy. Jednak wolał dostać innego mata. No i GG. Dobra, zagram C4. Zagram partię angielską. Powiem wam mniej więcej, jak się ją powinno grać. Przynajmniej na tyle, na ile ja umiem, nie? Gramy G6. Jeżeli przyjmie zagra D5, to przechodzimy do obrony sycylijskiej odwróconym kolorem z tempem więcej, więc to jest takie uznawane za ok. A jeżeli nie, no to popatrzcie, tego gońca w partii angielskiej zawsze wyprowadzamy na długą przekątną, z tego względu, że ten pionek by go blokował, jeżeli byśmy go wyprowadzali tutaj. No i teraz możemy zagrać sobie, nie wiem, D3 prawdopodobnie. Dobra, przeciwnik myśli. Ja tutaj mam dwie drogi do grania i szczerze mówiąc nie wiem, którą wybrać. Ale zagram sobie E3, żeby tego skoczka ustawić tu i żeby ten skoczek tutaj, skoczki, żeby się tutaj broniły. Dobra, oponent gra D5. Bije. I teraz ja nie mogę tutaj zbić, bo wydaje się, że zdobywam figurę, ale nie do końca, bo ten goniec tutaj wiąże mnie. Więc to, co ja chcę zrobić, to po prostu odejść ze związania. Jeżeli przeciwnik nie zareaguje, no to ja to zbiję i wygram. A jeżeli zbije, no to ja zbiję albo pionkiem, albo skoczkiem. Wydaje mi się, że lepiej jest zagrać to, zbić to skoczkiem, pionkiem. Zawsze jeżeli możecie zniszczyć przeciwnikowi pionki, znaczy swoje pionki, przepraszam, do centrum bardziej, to no, warto to zrobić. Co mogę tu wykonać? Jaki ruch mogę wykonać? Chciałbym zagrać hetman A4. Po pierwsze, nie mam za bardzo gdzie tego gońca ustawić. Mógłbym na A3, ale wtedy on odejdzie tutaj i nic się nie dzieje jemu. A po drugie, grożę kombinacją. Zbiciem, zbiciem i zbiciem, więc spoko. Tak, tak jak mówicie, goniec A3 było ruchem, który mogłem wykonać. Nie widziałem tego, ale to nic. Mogę zagrać znowu. Goniec C6 prawdopodobnie. Goniec C6, BC6, ja tu. On mi zbije, ja mu zbiję. On zagra goniec H6. Goniec H3 i mogą być problemy. Co tu wymyślić, widzowie? Zagrać goniec F3, żeby po prostu się obronić i w następnym ruchu wieża, ewentualnie wieża E1, tylko że on mi tutaj zbije gońcem. Kurczę, podstawiłem. Druga partia z rzędu, gdzie podstawiam, więc dobra, zagram tak. Plan jest taki, że jak on teraz zagra E4, co wydaje się bardzo silnym ruchem, to ja mam wtrącone posunięcie wieża D1. Jeżeli on mi zbije, to ja zbiję. Jeżeli on odejdzie gdzieś, jedyne pole, na jakie może odejść, to jest na A6. To bym miał lipę. I teraz gram wieżę D1. I przeciwnik ma troszkę problemy. Prawdopodobnie. Chociaż jeszcze może zagrać hetman F5. Ja zagram goniec E4. Okay. Więc no, bardzo często wystarczy po prostu atakować ludzi i wygrywacie partię. Oczywiście nie jest łatwo. To znaczy zauważcie, że te partie, jeżeli porównacie sobie z poprzednich filmów, czy z poprzednich streamków, jeżeli oglądacie mnie na żywo, to tutaj już ludzie widzą takie kombosy, jak na przykład tutaj przeciwnik. I w takiej sytuacji zwróćcie uwagę na to, że jeżeli ja odejdę hetmanem, to może być trochę bieda. On mi to zbije i będzie mi groził na króla. Więc takim najprostszą rzeczą, którą mogę zrobić, to jest po prostu łubu-dubu. On mi zbije i ja odbijam. I dzięki temu wszystkiemu zostaje z gońcem więcej, więc to jest ok. Teraz mamy parę gońców. Zobaczcie, że te gońce bardzo strzelają tutaj w oponenta. Jedyna figura, która nic u mnie nie robi, to jest ten skoczek, więc chciałbym go w jakiś sposób wprowadzić do gry, ale na razie nie mogę się nim ruszyć, z tego względu, że broni on pionka, więc zagram sobie po prostu E4, opanuję kawałek centrum, no i jest raczej w porządku. Mogłem zagrać też goniec D7 i o tym myślałem, żeby atakować tu, tylko że dostałbym wieżę D8 i on by mnie związał. Zawsze patrzę na to, w jaki sposób współgrają wasze figury, co nie? Bo nie możecie robić tak, że zagracie jakiś ruch tylko po to, żeby coś zaatakować. Tylko patrzcie na to, czy coś wam nie grozi. Więc teraz zagram sobie wieżą tu, po to, że teraz już będzie mi oponentowi groziło coś takiego. I on nie bardzo może z tym skoczkiem gdzieś odejść, bo jeżeli odejdzie tu, to traci to. Ewentualnie nawet nie. Jak odejdzie tu, to ja to biję i grozi mu mat. I gramy w ten sposób. Okay. On zagrał stosunkowo dobrze, ale ja to biję
I pytacie, czy lepiej, nie opłacało się bardziej oddać gońca, ale nie tracić w tej partii hetmana. Według mnie nie, bo jeżeli według mnie dużo lepszą sytuacją jest sytuacja, w której my mamy figurę więcej za free, niż sytuacja, w której przeciwnik ma wieżę i gońca, a my mamy hetmana. Bo przeciwnik ma wtedy dwie figury, może nas tymi dwoma figurami atakować i tak dalej.